Hej, witajcie! Pamiętacie opowiadanie Anna Bastet i wyzwanie, dzięki któremu można było zdobyć unikatową skórkę? Właśnie rusza kolejne takie wydarzenie. Blizzard opublikował niezwykle ciekawe opowiadanie o Baptiste, czyli niedokończone sprawy. Dlatego w dzisiejszym filmie na szybko omówię nową historyjkę. Zanim jednak zaczniemy, jedna mega ważna informacja. Tak jak mówiłem, stworzyłem film, nad którym pracowałem bardzo długo. Zaplanowałem go na jutro, czyli wtorek na godzinę 16. Opowiadanie o Baptiste bardzo mnie zaskoczyło, ale plany się nie zmieniają. Na pewno wielu z Was ogląda to krótko przed publikacją filmu, dlatego serdecznie zapraszam. Ale już jedziemy z dzisiejszym wideo. Czyli tak, na stronie Overwatcha możemy przeczytać nowe opowiadanie. Nie jest to komiks, lecz coś, gdzie jest naprawdę sporo tekstu. Takie rzeczy wolę bardziej niż komiksy. Jest to historia autorstwa Alicji Wong. Jakiś czas temu było trochę szumu, że Blizzard zatrudnił pisarkę i mamy właśnie pierwsze efekty. Niedokończone sprawy są bezpośrednią kontynuacją wątku rozpoczętego w trakcie zapowiadania Baptiste w lutym. Pamiętacie, mieliśmy okazję przeczytać raport niejakiego Nugena na temat zaginionej grupy uderzeniowej Szponu. Jean-Baptiste Augustin opuścił lata temu szeregi tej organizacji. Talon w końcu postanowił odnaleźć go i zmusić do wrócenia. Jednak przebiegły Baptiste zlikwidował grupę. Niedokończone sprawy dzieją się jakiś czas po tym. I teraz uwaga, rzecz jasna, w tym filmie będą spoilery, dlatego zachęcam do wcześniejszego przeczytania. Nie będę dokładnie omawiać, co się tam dzieje, skupię się na najciekawszych dla mnie rzeczach. Jean-Baptiste, wiedząc, że Szpon siedzi mu na ogonie, nie zagrzewa miejsca na dłużej, nieustannie podróżuje po świecie. Jednak co jakiś czas wraca do swoich rodzinnych stron Port-de-Paix i pomaga w lokalnej klinice prowadzonej przez swoją przyjaciółkę, dr Mundezi. Jednak klinika boryka się z problemami, brakuje leków, gdyż lokalny producent leków, Vernand Sinclair, mając totalny monopol, zawyża ich ceny. Baptiste, podróżując po świecie, wysyła pieniądze klinice i właśnie zbierał się do dalszej podróży. Już wystarczająco długo się zasiedział w Port-de-Paix. Wstąpił tylko do baru, by się odprężyć, jednak jego spokój został brutalnie zakończony. Ujrzał dawnych kompanów Nugena i Mauga. Po raz kolejny Szpon odnalazł naszego bohatera, chcąc przekonać go do powrotu. Tym razem przedstawił mu ofertę nie do odrzucenia. Sinclair nie tylko oszukuje lokalne kliniki, ale nie płaci haraczu dla Szponu, zgarniając wszystkie pieniądze dla siebie. Członkowie Talonu zaproponowali układ. Augustin pomaga zastraszyć producenta leków, a kliniki będą odpowiednio zaopatrywane. Baptiste wahał się, gdyż zostawił życie żołnierza za sobą, jednak nie miał wyboru. Zatem z rana złożyli wizytę Sinclairowi w jego rezydencji. Oczywiście coś poszło nie tak i doszło do brutalnej walki. Dotarłszy do Vernanda, ten rzucił kartę przetargową. I teraz, moi drodzy, zrobiło się ciekawie. Otóż farmaceuta, błagając o swoje życie, zaoferował informacje na temat położenia byłych agentów Overwatch. Okazuje się, że Vernand Sinclair należy do tej organizacji i widząc błęd w jej zarządzaniu, chcąc się na tym wzbogacić, przyczynił się do rozpadu Overwatch. Tuż przed rozwiązaniem ugrupowania przez ONZ podsyłał Szponowi cenne informacje. To bardzo dotknęło Baptiste, gdyż w dzieciństwie marzył o dołączeniu do tej organizacji, podziwiał agentów w lśniących pancerzach, przez całe życie chciał pomagać ludziom. W decydującej chwili Baptiste zaczął działać, wyrzucając granat błyskowy, uciekł od Nugena i Mauga, biorąc ze sobą Sinclaira. W którymś momencie Maug go dogonił, jednak Baptiste poradził sobie z nim, wykorzystując prototypowe urządzenie. To mi się spodobało, gdyż chodzi tu o umiejętność pole nieśmiertelności. Podoba mi się, jak w komiksach czy opowiadaniach są skille dosłownie wzięte z gry. Augustin schował Sinclaira w porcie, a sam czym prędzej odpłynął. Przeglądając zdobyte akta, natknął się na znajomą twarz. To też jest bardzo interesujące. Baptiste rozpoznał Angele Ziegler, czyli Łaskę. Kiedyś pracowali razem w trakcie akcji humanitarnej w Wenezueli. Wiedział, że można jej zaufać. Chcąc się z nią skontaktować, poprosił o pomoc znaną nam hakerkę, Sombre. I to również mnie strasznie zaciekawiło. Już wcześniej potwierdzono, iż Sombra pomaga Baptistowi i są w przyjacielskich stosunkach. Teraz co, ta hakerka pomoże dotrzeć do Łaski? Jakby nie patrzeć, będzie działać w dobrej sprawie. Na dodatek jest podejrzenie, iż to Sombra pomaga Jackowi Morrisonowi. Podpowiedź znaleźliśmy w opowiadaniu Anna Bastet. Jestem ciekaw, czy Sombra tak naprawdę w taki sposób chce zdobyć zaufanie, by potem to wykorzystać, czy faktycznie będzie potajemnie zdradzać Szpon i pomagać Overwatch.
Co też jeszcze interesujące, Baptiste chce się spotkać z Łaską. Anna i Morrison też prawdopodobnie do niej dotrą. No, nie powiem, w końcu, moi drodzy, mamy coś, co trochę posuwa tę historię do przodu. A właściwie zbliża nas do momentu wielkiego reunion. Ciągle jest ten motyw zbierania drużyny. Poznajemy chwilę, jak bohaterowie otrzymują sygnał Winstona, ale nie ma tego jednego momentu, jak oni w końcu po latach się wszyscy spotykają. Dlatego, rzecz jasna, po opowiadaniu niedokończone sprawy pozostaje drobny niedosyt, ale bliską coraz bliżej. Co jeszcze mogę powiedzieć? W trakcie opowiadania poznajemy flashbacki Baptiste, moment, gdy postanowił odejść od szponu. Jest to dosłownie ta scena, którą zobaczyliśmy na filmie z jego historią. Słuchajcie, dalej, Maug nie będzie nowym bohaterem. Oczywiście fajne jest to, że poznaliśmy członka szponu, który jest szturmowcem. Tak, Maug jest jednostką z misji Odwet i Czarne Chmury, ale nie będzie nowym tankiem. Nie dość, że Blizzard nigdy w tak mega oczywisty sposób nie zapowiadał bohatera tygodnie przed jego ujawnieniem, to zobaczcie, jakby to wyglądało. Pochodzący z Haiti, żołnierz służący w szponie. O kim mowa? O Baptiste czy o Maugu? Niezbyt urozmaicające, zwłaszcza tak jeden po drugim. Maug totalnie nic by nie dodał do fabuły Overwatch. Całość czyta się bardzo przyjemnie, pewnie dlatego, że jest się fanem Overwatch. Niestety nie jestem znawcą, więc ciężko mi ocenić zdolności pisarza, ale mam ochotę na coś w tym stylu, ale znacznie większego, czyli książkę. Oczywiście, moi drodzy, opowiadanie to nie wszystko i tak jak kilka miesięcy temu, na pewno w grze ruszy wyzwanie niedokończonych spraw. Tak jak to było z Nanocolą i Anną Bastet, będziemy musieli wygrać 9 gier, by otrzymać przedmioty kosmetyczne. Przede wszystkim skórkę, którą już Blizzard pokazał na końcu opowiadania. No, powiem wam, że było tylko kilka miesięcy przerwy między opowiadaniami. Może w takim razie w tym roku jeszcze jedno takie coś będzie. Co o tym sądzicie? Jak coś, to pominąłem kilka momentów, dlatego koniecznie przeczytajcie to opowiadanie. Raz jeszcze przypominam o moim wielkim filmie, który pojawi się na kanale krótko po tym wideo. Trzymajcie się, cześć! Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek, wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.